I w przeciwieństwie do was, nieudacznicy, będę miał idealną randkę. Więc nie masz kasy? Nakręcimy film, wrzucimy go na YouTube'a i zarobimy mnóstwo kasy. Na pewno trafimy w trendy i zarobimy mnóstwo kasy. Siema. Dzisiaj mamy recenzję tego cierpkiego, mocnego, mega super duper napoju. Będziemy robić fontannę z Coca-Coli. Mega super duper Coca-Coli. A czego potrzebujemy do stworzenia dużej fontanny? Mentosa. Mentos. Nadszedł czas naładować fontannę. Trzy wyświetlenia. W porządku. Ile zarobiliśmy? Nic. Straciliśmy tylko na Coca-Coli. Czyli to wy ukradliście wszystkie napoje gazowane z domu? Dam wam nauczkę! Ryba, pomóż! Zabierz tego Cerbera w szlafroku! Sorry, chłopaki! Każdy dba o siebie! I jeszcze dostaniecie zapalenie w pobliżu mojego chłopca! Wynoś się stąd! Zostawiłeś nas! Nigdy ci nie wybaczymy! Wybaczamy. Lepiej docencie, bo wydałem na to ostatnie pieniądze. Gdzie to się otwiera? Albo zamyka? O stary! Teraz wszyscy będziemy bogaci! Ej, pajacu z siłowni! Chcesz zobaczyć sztuczkę? Chcę. A on nie chce! Dobra, on też chce! Chodźmy! Gdzie jest kulka? To proste! Pod kubkiem! Pod którym kubkiem, geniuszu? Aaa, pod tym! Dobrze! Chcesz jeszcze raz? Aha. To teraz na pieniądze. Ha! Zwycięstwo zamiast lunchu. Chociaż lunch też bym zjadł. Jak to się stało, pryszczu? Nie wiem. Żeby oszukiwanie działało, to trzeba pamiętać o oszukiwaniu. Dokładnie. Bułko na nogach, dawaj jeszcze raz. Jestem Packer, zapomnieliście? Mniej gadania, a więcej grania. Wykładaj kasę. Za szkoda. Wykładaj kasę. Więcej nie mam. Co? Wszystko oddałem swojej dziewczynie. Nie jestem jego dziewczyną, ale tak, pieniądze wzięłam. Jesteśmy w poważnym związku. Trzymaliśmy się za ręce. Tak wyszło przez przypadek. Laska, więc masz jego kasę? Miałam. W sensie? Że już je wydałam? Ale przecież dałam ci je 5 minut temu. Jestem bardzo zdolna. Hola! A gdzie to u nas, na osiedlu, rosną takie ekstra kwiatki? Kupiłem. Za co? Za gumę i 2 zapałki, które miałeś w kieszeni? Udało mi się zarobić trochę kapusty. Jak? No.
Jesteś pewna, że nikt mnie nie zobaczy? Nie trząś się jak żelka. Zabierz mnie do teatru, jak młody zalotnik, a dostaniesz swoją kasę. Ale dlaczego ja? Bo ty ze wszystkich przyjaciół mojego syna najmniej wyglądasz jak goblin. Czy to komplement? To niedopatrzenie związane z wychowywaniem mojego synusia. Nie będę w stanie zmyć z siebie tego wstydu przez długi czas. Za ile czasu przyjdzie twoja lalunia? Powinna tu być już dawno temu. Jestem gotów czekać na nią wieczność. Przecież to Marilyn Monroe! Kto? Daj spokój, to znana aktorka. Więc umówiłem się na randkę z aktorką. Mam ekstra laskę, a nie to co wy, frajerzy. Aha, dla mnie jest dużo za wcześnie, żeby iść do grobu dla takiej laski. O co ci chodzi? Dosłownie, poszła po chleb i nigdy nie wróciła. Albo po pestę. Czyli zostałem oszukany? W końcu jesteś frajerem, nie? No. Mama zawsze mi mówiła, że wyglądam jak Marilyn Monroe. Całkowicie się z tym zgadzam. Be! A ty, blacha, zgadzasz się? Masz taką rzadką ksywę. Nie, nie. Nie zgadzam się. A co ze mną? Be! Pójdę go uspokoić. A ty? Synu, czy to twoja nowa dziewczyna? Może przedstawisz ją mamie? Ale z was piękna para! A przynajmniej tak twierdzi bazar. Albo ten, który... Lepiej sobie postoję. Kurde, nie ten głos. Chcesz wyjaśnienia? Czyle od razu dzwonić na szpital psychiatryczny? Wszedłem w kupę! W oszukiwaniu trzeba pamiętać, żeby oszukiwać. Ha, 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 ha.